szansę nie dawałem. A więc dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej wystawie. Jest to pierwsza część, która się zaczyna o 17.00, co prawda 5 minut jak już jest po, a 17.00, druga 17.33. Gościmy dzisiaj dwóch wspaniałych artystów, jednego z Polski, Dariusza Bożyka z Gdyni i Dawida Obreże de la France. Dzień dobry, Darku. Więc tak, więc zaczynamy od Darka o 17.00, Dawid 17.33. I teraz tak, Darek jest to wybitny malarz z Gdyni, działa w tamtym okręgu ZPAP, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański. Tworzy przeważnie tematy, pejzaże, właśnie taki jest tytuł twojej wystawy, jest podróże, czyli jak gdyby pejzaże, zatrzymanie chwili w podróży. To są tematy morskie, tematy kwiatowe. Ten obraz akurat Darka gościł w Paryżu na wystawie międzynarodowej, gdzie tysiące ludzi artystów brał udział, salon jesienny de la France, także od 1903 roku, Darek, wróciłem, ja mówię, teraz ty będziesz już za chwilę, od 1903 roku, gdzie wybitne nazwiska tam gościły, no między innymi Darek tam też gościł trzy razy, teraz jego praca gości tutaj w ostatniej, już mogę dotykać, no nie wolno dotykać, mówią, że nie wolno, jedni artyści mówią, że wolno. A więc Darek kończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu z tytułem magistra sztuki. Wykonuje wolny zawód, jest artystą, maluje, żyje z tego, tworzy w Czersku, tak? Czersk koło Czerska. Proszę Darku, teraz ty powiedz parę słów o sobie, proszę. Okay. Dzień dobry, witam wszystkich. Jadąc tutaj, trochę mi się dłużyła podróż, bo jest mnóstwo prac, budują autostrady, nowe drogi ekspresowe, więc tak jechałem 50 i sobie myślałem, jak długo znamy się z Krzyśkiem. I wyszło mi, że dokładnie za 2 miesiące minie 33 lata. No to i nagle jadę na wystawę do galerii 33 i 33 lata. I to zobowiązuje. To jest niesamowite. Jezusowe lata jeszcze. Chciałem powiedzieć, że przez te wszystkie lata sporo się działo w naszym życiu. Nieraz spaliśmy w Maluchu we trójkę. We Francji. We Francji, między innymi, albo w Niemczech. Sporo żeśmy razem zwiedzili. Przeżyliśmy wiele różnych przeszkadza. No zawsze się chodzi o te przygody. Wspomnienia, nie? Tutaj Krzysiek wspomniał o Paryżu, o salonie jesiennym. I cały ten Paryż i cały ten salon wyszedł od niego, bo on jako pierwszy pojechał w 2012 roku na salon. Ja pojechałem jako tłumacz i taki tam przewodnik po Paryżu. I jakoś tak od tego momentu to wszystko się zaczęło i do dzisiaj no ja już brałem trzykrotnie udział w salonie. Zresztą też należę do Stowarzyszenia Miłośników Salonu Jesiennego. Natomiast Krzysztof, chyba dwukrotnie brałeś udział, prawda? Tak, ja dwukrotnie, Szymek też brał dwukrotnie. Rzeczywiście, słuchajcie, jest tego typu sytuacja, że Francuzi wybrali ogromny taki skrep z nazwiskami wszystkich autorów od 1903 roku do dzisiaj. I my tam się pojawiamy. I Szymek też się pojawia. I Szymon też się pojawia. I Krzysiek i ja. Ja mam, słuchajcie, bo już widziałem jak to wygląda. Bo dostałem maila z Francji. Jestem pod Olgą Poznańską. Pisane Olga Poznańska, 1903. A pod spodem jest Dariusz Bożyk, 2013-15-18. Także jest to niesamowita sprawa.
co do obrazów, no to Państwo widzicie, jak to wygląda. One się albo bronią, albo się nie bronią. Trudno powiedzieć, co się komu podoba. Natomiast są tutaj dwa obrazy, które właśnie brały udział w szamanie. Jak widać, one są łączone. I to jest taki... To nie jest ani tryb, trójpak. Tylko Robert dobrze mówisz, że to jest trójpak. Trójpak. To jest po prostu sposób na przechytrzenie Francuzów, żeby powiesili obraz w dobrym miejscu. Na tej zasadzie. Bo jeżeli się zrobi mały obraz, płaci się tego samo, to oni gdzieś za powieszą tam gdzieś w jakimś kąciku. To wisi rozdzielnie, tak. Natomiast te duże formaty, one zawsze wiszą albo w głównym holu, albo gdzieś, no są po prostu eksponowane. Widać się z daleka, tak. No i duże działają. Jest moc. Chodzi o pomysł, nie? Jak tu i zajdzie, to ten niezawiczny. Jeszcze coś mam mówić? Bo tutaj Dawid już... No, Dawid... Dawid miał się... Słucha. Dawid słucha, Dawid nie miał się... W każdym bądź razie no, taki obraz rozkłada się na części. Można go włożyć do samochodu osobowego. Zabrać po wystawie. Zabrać jeszcze trzy osoby. Zostawić ze sobą. Jedziemy. Czy mam patentować? Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Ja dziękuję jeszcze raz Księczkowi za to, te 33 lata. Bo salon paryski to jakieś nasze wspólne rzeczy, to jest wszystko. Żebyśmy sporo przeżyli. Dobra. Zapraszamy Państwa na poczęstunek. Wiadomo, firma Lazer nas wspierała w serach. Darkowi dziękuję. Ale wiecie, za... co o jednym zapomnieliśmy. Właściwie Darkowi dzisiaj tutaj powinno w prawie towarzyszyć. Kto był na plenerze, tak. O naszej muzyce. No właśnie nie powiedziałem się, że łączy nas wiele plenerów, wiele wyjazdów, sympozjów, spotkań, wiele wspólnych wystaw. Aha, no i byliśmy razem w roku. Tak, i razem studiowaliśmy też, także wiele, wiele wspaniałych chwil. A zapraszamy teraz Państwa do przeżycia tutaj tych wspaniałych chwil. Tak? Cieszymy się. Zapraszamy. Witamy tych spóźnionych gości. Dziękuję.